Cieszę się oczywiście, cieszę się z powodu Wandy Nowickiej, cieszę się z powodu ruchu Palikota, ale cieszę się z powodu też zasad, no, że jakieś uprzedzenia, no, brak poszanowania tej podstawowej reguły, że każdy ma prawo do własnego kandydata, no, że to się udało ochronić. Bardzo dziękuję wszystkim, cieszę się, że tak się stało. Nie ma pan wrażenia, że to był taki przytyczek w nos od Platformy? Wcześniej zagłosowali lub wcześniej się wstrzymali hipotetycznie, teraz głosowali za, bo się widmo Beaty Kempy. No trochę tak było, no taka jest polityka. Przeczołgali trochę Janusza Palikota. Musiałem poprosić, ale zrobiłem to z radością, bo jestem pewien, że to jest dobra kandydatura i że warto pilnować tych zasad. Mieli co chcieli, czyli Palikota, który prosi. Czy nie ma pan zarodu Platformy? No, znaczy, no, mam oczywiście, bo nie powinno tak być, że tak się gra, ale no taka jest polityka też, wiem, więc żal mam, ale nie na zawsze. Wiadomo, że teraz dzięki temu głosowaniu znów jesteśmy na równych zasadach. A podziękuję panu Solidarnej Polsce. W sumie wyszło to takie... Oni bardzo pomogli oczywiście. Także dziękuję Solidarnej Polsce i Beacie Kempie osobiście za wsparcie naszej kandydatury. Jakieś kwiaty, kosz, coś, te sprawy, wino. Wyślemy w przyszłym tygodniu. Tak jak 17 zdaje się Sejm wznowi obrady, to przygotujemy dla niej jakiś prezent w podziękowaniu.